Upamiętnienie najważniejszych dat współczesnej historii Polski to dla nas niemalże oczywista oczywistość. I mimo różnic, jakie nas na co dzień dzielą, próbujemy za wszelką cenę udowodnić, i chyba zwłaszcza sobie, że jesteśmy patriotami, wychodzi różnie, ale wierni ojczyźnie trwają do samego końca. Bo kto jak nie lokalna społeczność powinna przechować pamięć o poległych, o pomordowanych przez okupanta, a ten dzień 17 września, złowroga data w historii Polski, to jest data, która powinna skłaniać do pamięci, ale też do refleksji nad naszym narodowym bytem i nad tym, jakie obowiązki my jako Polacy mamy wobec przeszłych pokoleń. Pamięć o ludziach, którzy o bezwzględną polskość walczyli za wzięcie, niestety niknie. Świadczyć o tym mogą tłumy obecne na uroczystościach upamiętniających bohaterstwo tych, którzy w momencie napaści sowieckiej Rosji na Polskę bronili granic swojego kraju. Ja żyję. Rodzina moja zginęła na tamtych terenach. Taka moja życie. Pójdzie wojsko na tym terenie. Najpierw był Kraków, a z Krakowa przeszedłem na ten teren. I na tym terenie zostałem od 1947 roku. Jestem tutaj z wami. To coroczne upamiętnianie wydarzeń sprzed lat to nie tylko chwila dla fotoreporterów. Dla tych, którzy szczerze uczestniczą w tych wydarzeniach, w tych chwilach, to bardzo ważne ułamki rzeczywistości. Ułamki, które tak jak kiedyś, tak i dziś, zmieniają oblicze polskiej ziemi.